Wróćmy teraz na nasze podwórka, jak ja to określę, czyli do powiatu radomszczańskiego, a dokładnie do Radomska, bo przed nami wybory prezydenckie i tak nie wiem, ale odniosłem takie wrażenie, że kilka tygodni temu nie był pan chyba do końca zorientowany, gdy na pełniącego obowiązki prezydenta miasta Radomska został powołany Wiesław Kamiński, bo w tygodniku Co Nowego powiedział pan coś takiego. Decyzję podjęła pani premier, która jest przedstawicielem PiS-u. Rozumiem, że tę funkcję powinien pełnić członek Prawa i Sprawiedliwości, a pan Kamiński na pewno nim nie jest. Albo średnio, albo środowisko PiS się zmienia, albo ja tu czegoś nie rozumiem. Tak pan powiedział kilka tygodni temu. To nie wiedział pan o tym, że Wiesław Kamiński już jest w PiS-ie? Dokładnie, bym powtórzył te słowa, bo rzeczywiście o tym, że jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość od bodajże października. Dowiedziałem się dopiero przy okazji kandydowania na stanowisko najpierw komisarza, tak? Teraz na stanowisko prezydenta miasta Radomska. Nie, o tych sprawach się nie mówiło. Podobnie zresztą, jak nie mówiło się wręcz odwrotnie. Nawet wtedy, kiedy pan Kamiński, czyli niedawno, ogłosił tutaj w studio, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i jest członkiem PiS-u, to jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, że pani obecnie poseł Milczanowska jest w PiS-ie. To są pewne rzeczy, się dzieją, których ja nie muszę rozumieć. Dobrze, to znaczy nie chce pan tego rozumieć, czy nie? Nie, ja nie muszę rozumieć. Nie musi. Dobrze, a sama kandydatura Wiesława Kamińskiego na pełniącego teraz obowiązki prezydenta to dobry wybór, czy nie? No to o taką ocenę chyba może pan się pokusić. Moja ocena. Tak. Prywatna ocena. Uważam, że są lepsze kandydatury spośród tych. Dzisiaj mogę to powiedzieć, ponieważ już mamy pewne grono, które się będzie ubiegało o stanowisko prezydenta miasta Radomska. Uważam, że zdecydowanie lepsze są kandydatury niż pan Wiesław Kamiński. No, ale tak. Uważam, że są lepsze kandydatury spośród tych. Dzisiaj mogę to powiedzieć, ponieważ już mamy pewne grono, które się będzie ubiegało o stanowisko prezydenta miasta Radomska. Uważam, że zdecydowanie lepsze są kandydatury niż pan Wiesław Kamiński. No, ale tak. Uważam, że zdecydowanie lepsze są kandydatury niż pan Wiesław Kamiński. No, ale tak. Pan mówi o członku Prawa i Sprawiedliwości, członku swojej zaraz, partii? Zaraz, zaraz. Proszę pana, każdemu radomszczaninowi zależy na tym, żeby prezydentem był człowiek, z jednej strony oczywiście odważny, bo to nie jest łatwa decyzja przyjmując stanowisko prezydenta, ponieważ tu trzeba wiele zrobić, tu trzeba wiele porobić zmian, trzeba tchnąć jakiegoś ducha rozwoju tego miasta. W mojej ocenie już wielokrotnie mówiłem, że dla Radomska prezydentura pani Milczanowskiej była okresem straconym. Pani Anna Milczanowska sprawdziła się w służbie dla Radomska. Pani Anna Milczanowska sprawdziła się w służbie dla Radomska. Dla Radomska prezydentura pani Milczanowskiej była okresem straconym. Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w powiecie radomszczańskim. Jeszcze pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości. To jest też dla mnie wielkie zaskoczenie, ponieważ nie kto inny jak pani Ani Milczanowska zlikwidowała szkołę katolicką w Radomsku. Ona pierwsza wstała, kiedy chciałem podpisać porozumienie między Urzędem Miasta, grupą Forum Samorządowego. O iskrzy między. Nie chodzi o iskrzenie, wie pan, myśmy chcieli podpisać porozumienie, czyli podzielić się władzą. Wtedy pani Anna Milczanowska, wtedy prezydent, wstała od stołu i powiedziała: nigdy w życiu z PiS-em, tak? Pani Anna Milczanowska sprawdziła się w służbie dla Radomska. Zrobiła przewrót w Radzie Miejskiej, odwołując przewodniczącego z Prawa i Sprawiedliwości i powodując to, że nawet pewna grupa, część członków Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała za tym, ażeby wiceprzewodniczącym Rady był człowiek z SLD, który nienawidzi krzyża, wręcz się tego symbolu katolickiego brzydzi. Pani Anna Milczanowska sprawdziła się w służbie dla Radomska. Wie pan, kiedy jest współorganizatorem i założycielem PJN-u, wśród członków i w najbliższym środowisku pani Anny Milczanowskiej są ludzie, którzy do PiS-u no, nie mogli być przyjęci z uwagi na współpracę ze służbami. Pani Anna Milczanowska sprawdziła się w służbie dla Radomska. Ja miałem trochę takie wrażenie, jakby
jakby byli wszyscy wystraszeni. Patrzę na Andrzeja Kucharskiego, który był zawieszony z racji właśnie wtedy, że on głosował za ZLD. Patrzyłem na Olszewskiego, patrzyłem na Anię Milczanowską, która też nie powiedziała zbyt pewnie tego, że ona jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Miałem wrażenie, jakby była siedziała w garsonce nie do końca dobrze skrojonej i pakowała się w buty, akurat moje. Natomiast cała reszta była przystrojem do źle skrojonej garsonki. Czy coś panu wiadomo, że w ostatnim tygodniu stycznia przyjdzie do Radomska prezes Jarosław Kaczyński? Nie wiem nic. To są rzeczy, które się odbywają do jakiegoś czasu poza mną. Wiele rzeczy ja nie wiem. No zobaczymy. No. Dziękuję bardzo za rozmowę, za przybycie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj był gościem rozmowy dnia. Kolejna rozmowa jutro. Spotykamy się punktualnie o godzinie 20:00. Liczę na państwa obecność. Dobranoc. Dobranoc państwu.